No siema mordy, witajcie bardzo serdecznie. Dzisiaj będzie chyba taki najluźniejszy odcinek na moim kanale, ale będziemy dzisiaj robić ciekawe rzeczy. Pierwszą rzeczą, którą chciałbym wam pokazać, to moje włosy. Ja pierdzielę, zobaczcie jak ja wyglądam. Muszę odjąć czapce, bo byłem na prostowaniu keratynowym. Taki zabieg, dziewczyny będą wiedzieć o co chodzi. Te włosy mi się strasznie zaczęły kręcić znowu. Jest gorąco teraz, w dzisiejszych dniach, w ostatnich dniach jest naprawdę mega gorąco. No i te włosy się kurczę pocą, bo właściwie to poci się czoło i przez to kręcą mi się włosy. I ułożę sobie fryzurkę, te włosy zaraz są pokręcone, więc zdecydowałem się na taki zabieg. To na szczęście tylko przez 1-2 dni będę tak wyglądał, bo nie mogę mieć włosów. Później jak już umyję włosy i nałożę jakąś pastę do układania włosów, no to będzie oczywiście lepiej. Na razie wygląda jak pajac, ale troszeczkę się tutaj przykrywam czapką. Właśnie nie za bardzo, ale tak, żeby było, nie było przypału. Będziemy, moi drodzy, zmieniać również moją nazwę na Instagramie, ponieważ już jakby nie identyfikuję się aż tak bardzo z ksywą Poczciwy. Wymyśliliśmy to, kurczę, w pierwszym sezonie ekipy. Tak naprawdę wtedy robiliśmy też taki content mocno, no taki, wiecie, no taki luźny, taki skierowany głównie dla młodszych widzów. Ja troszeczkę już spoważniałem, że tak powiem. Bardziej mój content spoważniał, bo czy ja spoważniałem? Nie wiem, nie mi to oceniać. Raczej nie, ale mój content na pewno stał się taki bardziej poważny. No i stwierdziłem, że to Poczciwy już po prostu do mnie nie pasuje. No jest takie, źle wybrzmiewa. Byłem kiedyś na takim spotkaniu samochodziarzy, gdzie byli też dziennikarze motoryzacyjni i no wszyscy tam jakieś tam swoje nazwy fajne, imiona, nazwiska tak naprawdę, nazwy swoich kanałów, a ja wyskakuję z Poczciwym Krzychem. No średnio to brzmi w takim środowisku motoryzacyjnym, które gdzieś tam jest uważane za w miarę takie poważne. No i stwierdziłem, że po prostu trzeba to zmienić. Chcę to zmienić. Mam nadzieję, że się to uda zrobić. Nazwa kanału też zostanie zmieniona, ale nie wiem, czy tak prędko jak nazwa Instagrama, to się okaże. Na razie jadę po nowy akumulator do Melexa, bo wyjeżdżamy jutro. Słyszycie to w ogóle? Słyszycie to? To są moje nowe tarcze i nowe klocki. Proszę państwa, godzina 9:14. Wyruszamy na najbardziej pojebany event w tym roku. Co tam zabieramy? Melexik. Zabieramy też dobry humor, alkohol i kupę śmiesznych pomysłów. Zabieramy też grilla, jak widać. Proszę bardzo. Tego, którego zrobiłem na ostatnim odcinku. No będzie się działo, nie ukrywam, będzie się działo. Jeżeli tylko będę w stanie coś z tego nagrać, to będzie naprawdę bardzo fajnie. Zaczyna się od tego, że jest to tak jakby dzień zamknięty dla widzów. Mogą tam być tylko wystawcy, więc dzisiaj będzie prawdopodobnie najpotężniejsza impreza. Jutro będzie taki dzień otwarty. Widzowie będą mogli sobie wejść na teren całego obiektu, pooglądać sobie samochody. My też również, myślę, że dzisiaj albo jutro z rana przelecimy się po całym placu, pokażę wam, jakie furki stoją na takich zlotach, bo niektóre projekty naprawdę zasługują na to, żeby je pokazać. Jest to taka troszeczkę inna motoryzacja niż prawdopodobnie wy ją znacie. Ci, co lubią samochody i się nimi interesują, będą znać, ale tacy zwykły Kowalski, powiedzmy, dla niego, te samochody, które tam będą stały, będą raczej no takie dziwne i nieprzystosowane do jazdy. No zresztą sami zobaczycie, będzie tam naprawdę dużo fajnych samochodów. No będzie się ogólnie działo, jedzie naprawdę wielu znajomych, a to się wiąże z tym, że po prostu będzie fajna, emocjonująca imprezka. My jesteśmy już zapakowani aż po brzegi, pełni dobrego humoru. Wczoraj była gruba walka z samochodem, wymieniłem tarczę, niestety jeden klocek się troszeczkę gdzieś przyciął i harował cały czas, wydając bardzo dziwne dźwięki. O 2:30 skończyłem tutaj na garażu działać z moim samochodem i ogólnie z Melexem też, bo z nim też są jaja, będziemy go musieli troszeczkę naprawiać, bo jeżeli obserwujecie mojego Instagrama, serdecznie na niego tutaj zapraszam, no to mieliśmy z nim kolejny problem, jakoś mnie to nie dziwi, z Melexem cały czas są jakieś problemy. Nie ma gnoju ładowania po prostu i wygląda to tak, że można nim śmigać powiedzmy z półtorej godzinki, godzinkę, później trzeba mu naładować akumulator, bo jest pusty. Także tak wygląda sytuacja, ja już nie przedłużam, zostawcie suba na tym kanale, jak jeszcze tego nie zrobiliście, łapeczkę w górę, komentarz, a my wyjeżdżamy na najlepszy event samochodowy w tym roku. Nie taki, powiedzmy, na którym będą najlepsze samochody, ale na pewno taki, na którym będziemy się najlepiej bawić. Dzień dobry, jak pan zarabia na życie? Kradnę. No, okej. Coroczki wpadnie. Jak pani zarabia na życie? Okej. A pan jak zarabia na życie? W tym kraju nie ma pracy. Dokładnie, w tym kraju nie ma pracy dla takich ludzi jak my. Witam pana prezesa! Dobry, witam serdecznie na najlepszym wydarzeniu tego roku! Jazda! Neymo! Neymo! Proszę państwa, pierwsza awaria. Znowu oberwała się śruba od półośki. Nawet widać tutaj, ile jest pyłu.
Ja wymieniłem drugą stronę, teraz spierdzieliła się ta strona. Na szczęście przyjedzie do nas ziomal, który weźmie ze sobą spawarkę. Więc będziemy naprawiać Meleksa znowu na zlocie. Z spawareczką będziemy spawać. Ale już jeździliśmy troszeczkę i było bardzo sympatycznie, więc trzeba go szybko zreferować i upalać go dalej. Jeee, kaskader, patrz go. Grillek jest już używany. Mega zarąbista konstrukcja, bo można sobie, zobaczcie, od dołu można sobie zapalarką tutaj przygrzać i od dołu się wszystko podpala mega szybko. Rozpaliliśmy tego grilla, żebym was nie skłamał, dosłownie 3 minuty i zobaczcie, jak się jara. No więc zaraz będą opierdzielane kiełby. No podaj, kurwa, podaj! Ławka rezerwowych. 5 minut grania i brak sił. Dobra, jest gruba akcja. Przyjechali chłopaki, przywieźli spawarkę. Idziemy spawać Meleksa. On musi w końcu zacząć jeździć. Działają w temacie. Okej, okay. A to co takie urwane tu? To jest tak od multimetra. Będzie jeździć, będzie jeździć. Woski, dołóż bazu. Gazu! 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 Jazda! Gazu! Jazda! Wyciągamy do czołgamy! Stronicowo! Nie! O k***a, patrz! Ja pierdę, k***a! Stawiam tylko. A co tu się stało? Nic, nie ruszaj. Będzie odcinek. Czekaj. No i muszę miotłę wy***ć, bo się złamała. Dobra, waj, zostaw. Poczekaj. No nic, miejmy nadzieję, że koledzy otworzą szybę. Auto się zacięło, kluczyki w środku. Jest mini problem, gdyby mieli M2, otworzyliby samochód z aplikacji tak jak ja. No ale, no niestety. Wow. Fajnie, nie, to daj sobie jeszcze te dwa razy, no co ty? Ale wali ogniami! Nie będzie, dobrze, że jest ceramika. Gdzie jest moja lotka? Zrobimy ankietę na Instagramie. No. I 55% ludzi stwierdziło, że lepsza jest jednak, nie wiem, lepszy jest spoiler niż lotka. Zatem widziałem, że na WWI z chłopakami testowałeś na auto na drogu i na pewno lotki wyszło lepiej, nie? Wiesz, to wyszło, ale to były takie minimalne różnice, które są w ogóle nieodczuwalne, ale powiem ci, że jak ściągniesz lotkę, to przy takiej jeździe autostradowej, oczywiście na niemieckiej autostradzie. Tak, sprawdzamy. Przy prędkości około 200 na godzinę, no już ta lota naprawdę robi potężną różnicę. No. Nie wyjedziesz bez dotankowania, nie wyjedziesz bez dotankowania, nie ma szans. O, jak strzela, nie. Mamy tutaj taką 370 zetkę ładną. Lakier. Folia chyba. Raczej lakier? Lakier. Ładnie wygląda. Toyota GT86, też fajna. Mamy Passacika. Passerati. To jest mega ciekawe. Zastanawia mnie, czy to jest seria, czy ktoś to przerobił. Widzowie, dajcie znać, czy to jest jakby jakiś custom, czy to jest seria. Tak to wygląda. Mają malczanka eleganckiego. A ty, nie ma, jest intercooler też, no tak, no właśnie. Malun na turbo. Ja. Ale jaja. Grubo. To jest klasyczek, taki amerykański. Bardzo proszę nie wsiadać, nie dotykać, nie szarpać za klamki, dziękuję. Bardzo szanuję za takie podejście, bo jest wiele ludzi, którzy właśnie siadają na przykład na samochodach, robią sobie zdjęcia, dotykają klamki. No to jest bardzo niefajne. Ja ci Civica pokazałem. Nice. Ale patrz, nie można dotykać nawet. Tak. Mega uwielbiam Skyline'y, to jest mój dream car, nie? Jest grubo. Chodźmy stąd, bo się zakocham. To jest śmieszne generalnie, ale fajne. Jedne drzwi? No są jedne.
Ale jaja, to są drugie. Co jest grane? Dwie drzwi po prawej i jedna po lewej. To jest serio? W Ameryce, żeby dzieci nie wysiadały na ulicę. Ale jaja! To jest w ogóle golfik, który mega często jeździ na zloty wszelakie. Jest strasznie ładnie zrobiony, taki mega clean look. Kiedyś jak miałeś taką furę w naszym dzieciństwie, to byłeś kimś. No. A teraz masz M2 czy M3, to był jesteś kimś. Ja tego pada skądś kojarzę, ja wiem do czego to służy. Ej, ja ale wiem do czego to służy. Nie dymałdy można sterować. Air ride. Dokładnie tak. Siemanko. Daj mu. Corsa, OPC, mega fajny samochód. Kiedyś w ogóle, zanim miałem M2 i zanim myślałem o BMW, chciałem sobie kupić właśnie Corsa OPC, bo jest taka malutka, taka fajna, pasowałaby do mnie. Wow, zobaczcie tu! O! Nice! Gdzie to ma silnik w ogóle? Co jest grane? Prawie jak Porsche. Zajebiste, mega się jaram, że ludzie też chcą tuningować i jakieś wprowadzać zmiany w takich samochodach, które teoretycznie jakby do tego nie pasują, ale to jest jakby mega fajne. Uuu, w ogóle w środku, zobaczcie. Kurde. Fajne, co? Dopracowane. Na R-Ride chyba. No musi być, musi być. Z tego co wiem, ten Passat ma około 800 koni mechanicznych. A jak wygląda? Chyba, nie pamiętam dokładnie, ale wiem, że ma naprawdę mega dużo i jest naprawdę mega dojebany. Z tego co wiem, to naprawdę jest tam grubo. 600-800 koni, coś takiego, naprawdę jest mega grubo. Zresztą myślę, że na Instagramie tutaj możecie sobie wyczaić, że ziomeczek na pewno dał jakieś info. Ale zobaczcie, intercooler tutaj widać przez te dziureczki. Jest grubo, jest naprawdę grubo. Szacun, że komuś się Passata, nie? Szacun giga. No i Skyek, kurde. Jak mi się podobają te samochody, ja pierdzielę, chciałbym kiedyś takie mieć. Korwetka. Bardzo fajna. LS3. Nice. Mocno. Dobra, mamy Waldiego tutaj furę. Audiczkę, zobaczcie. Ten samochód jest naprawdę mega dopracowany i on wygrywa naprawdę dużo zlotów i dużo nagród. Ale zresztą sami zobaczcie. Pyk. Air Ride. Mamy tutaj dwa kompresorki. Dwie butle w zasadzie i kompresorki w sumie też. Customowe dokładki. W ogóle z Waldim prawdopodobnie będziemy robić dokładki do mojego samochodu, żeby były takie mocno customowe. I wydaje mi się, że nie będę zawiedziony, bo patrząc po jego pracy, widać, że tu jest grubo. Popatrzcie. To żeby muzyka tak nie grała coś tam, bo po prostu mnie nie słychać. Ale to jest dobre, ta butla jest mocna. Zajebiście on to robi. Audi, tak to mi siedzi. Mega on to zajebiście robi. Ja chcę u niego zrobić dokładnie, żeby miał takie mega customowe, mega swoje. W ogóle to nie jest polówka, to jest coś innego, to jest jakiś inny Volkswagen, jakiś Golf. Albo co to jest? Nie, to jest w ogóle Seat. Nice. Siódemo na pewno, to widać po rejestracji. I pomyślcie sobie, że przede mną stoi samochód, który ma za sobą dobre 20... Między 20 a 30 lat, myślę, nie? Że 3 dychy może mieć. 3 dychy może mieć. 30 lat. Wyobraźcie sobie, że teraz kupujecie auto w salonie i ono jest fajne, bo ma jakieś tam wyposażenie i tak dalej. Ale jest nowe. To teraz pomyślcie, że wracacie się o 30 lat do wstecz. Niektórzy z was, właściwie to pewnie większość z was, nawet ja, jeszcze wtedy w ogóle nie istnieliśmy. I wtedy wychodziły takie samochody, jak ten, który stoi przede mną. Zobaczcie. Widzicie to? To jest, kurczę, totalny kosmos. Ja pierdzielę, zobaczcie to. Telefon! Ja pierdzielę. Lusterko w zagłówku. Zobaczcie, tam jest ekran w ogóle. Tam jest jakiś uchwyt na napoje. No wygląda to przepotężnie. Ale wygląda z zewnątrz w ogóle, bo to w ogóle jak tak, siedzi, no tak, to... tak, bo to w ogóle mega siedzi, nie? Jak dla mnie, na przykład taka fura na spokojnie mogłaby wygrać nie jeden zlot samochodowy. Jest mega stara, ale mega zajebiście utrzymana i mega zrobiona, zobaczcie. Szczerze? Bez problemu zamieniłbym swoją dwójkę za takie auto, nie? Jak jeździcie takim samochodem, czujecie się jak totalne szefy. Jesteście k***a, bo sami mafii po prostu i tyle, nie? Który to rocznik jest? Niemożliwe. 97? 97. Ale to oryginalna? Czyli automatycznie, czy jakiś 3 lata młodsza niż ja. 25 lat. I ma normalnie bagażnik zamykany z przycisku. Grubo. Nawet ja nie mam. Ale grubo. Zajebista. Zajebisty wóz. Pozdro. Na ten moment żegnam się z wami, bo jest mało baterii, więc chociaż trzeba zostawić te 10% na jakieś grube akcje. I co, widzimy się pewnie
później. Także mam nadzieję, że podobały wam się wszystkie furki, które sobie obejrzeliśmy. No i tyle. Siemanko, do zobaczenia. Dobra, moi drodzy, wpadłem po prostu na pomysł, że na razie idę na strefę driftów, bo napisał do mnie ziomal, który chce mnie przewieźć swoim driftowozem, więc oczywiście to nagramy sobie, ale wpadłem na pewien pomysł, że jak po prostu padnie mi bateria w aparacie, to będę nagrywał telefonem, także nie bądźcie źli, ale no nie mam innego wyboru, będę musiał nagrywać telefonem, dopóki jest jasno, to telefon będzie nas spokojnie wyrabiał i z obrazem, i z dźwiękiem. Natomiast jak będzie troszeczkę ciemniej, no to już może być troszeczkę gorsza jakość. Ale no mówię, jesteśmy w sytuacji kryzysowej. Dobra, będziemy trzymać poziom kanału. Damy radę, damy radę. Czekaj, bo salto będzie robione. Nice, dobrze. Dawaj. Co jest, dobrze, elegancko. Spierdzielamy się. Między roz Mercedesa, pod machą. Dobra, koniec baterii, ale mega się jaram. Dziękuję za przewózkę. Pat garaż. Dziękujemy serdecznie. Ja mam nadzieję, że za niedługo też będę tak upierdzielał swoją bebę. A teraz, moi drodzy, przesiadamy się na telefon, bo już nie mamy w ogóle baterii, więc wszystko, co teraz zobaczycie, będzie nagrane po prostu z telefonem. Zajmujemy teraz film, jest nagrywany z telefonu. Idziemy z młodym Szymonem driftować. Ale dałem BMW-czce miodu. Mam nadzieję, że coś fajnego wyszło z tego. W każdym razie dostała troszeczkę i oponki na pewno też dostały. Najgorsze jest to, że miałem może miesiąc te opony, które mam teraz, może półtorej miesiąca. No i już są dwa do zmiany, już się kwalifikują do zmiany, więc jest trochę przypał. No ale jak się bawić, to się bawić czasami trzeba. Dobra, chłopaki nas opuszczają. Zielona flaga. Zielona flaga powstaje. Jedziemy! Plan jest taki, że Kempson generalnie śpi, Kempson śpi w tej przyczepie kempingowej. Odpinamy przyczepę i go wypychamy gdzie. Ale na kółeczku przyjechać. Bał! Odpiął już. Odpiąłem prąd. Musimy łagodnie to zrobić. Łagodnie to ucisnij. Nie będę chciał. Jak ja ci pokręcę zaraz. Troszeczkę nam się tutaj grill się wymknął spod kontroli. Lakier odchodzi. Lakier. Ej, gdzie są balony, kurde? Ej, stop! Stop! Proszę państwa,
tym oto sposobem trafiłem na komisariat policji pod koniec tego odcinka. Nie no, oczywiście żartowałem, już dojechaliśmy do Krakowa, zlocik się zakończył, było naprawdę mega fajnie. No muszę przyznać, że w tym roku nie było aż tak dużych dymów chyba jak rok temu, chociaż w sumie działo się kilka świeżych akcji, to co pewnie widzieliście już na tym filmie. Także co, dajcie znać w komentarzach, jak wam się takie filmy podobają, czy takie filmy wyjazdowe z takich węcików wam się podobają, bo muszę przyznać, że dużo się na nich dzieje, różnych niekontrolowanych zdarzeń. No i w zasadzie tyle, był to jeden z ostatnich chyba już wyjazdów w tym roku, więc raczej już w tym roku nie pojawi się nic takiego, powiedzmy, fajnego z takiego wyjazdu. No natomiast możecie śmiało napisać, bo wtedy w przyszłym roku będziemy mogli sobie ponagrywać takich więcej. No i tyle. Koledzy pozgarnywali nagrody, mamy wśród naszych znajomych zwycięzcę za środek, mamy za najlepszego imprezowicza, no i mamy również, a nie wiem za co ten Artur tam dostał, chyba za najlepiej spaloną rurę wydechową. Także tyle, moi drodzy, kończę. Pamiętajcie, żeby zostawić subika oraz dzwoneczek na kanale. A ja, wiecie co ja idę zrobić? Idę się sprzedać na psy.